Storybox przedstawia Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Joanna Domańska. Janka usłyszała nad sobą męski głos. Wstawaj. Wyraz jej twarzy nagle się zmienił. Mężczyzna od kilku minut przyglądał się, jak kobieta rzuca się po łóżku i macha rękoma. Nawet próbowała go kilka razy kopnąć, jakby już świadoma jakby poza snem. Siedział w kucki w nogach łóżka i spokojnie patrzył. Raz tylko wycelował w nią swoją piżamą, by wyrwać się z drzemki. Przez chwilę miał też ochotę stanąć nad nią, jak nad truchłem, bo przywoływała z zakamarków pamięci nieprzyjemny obraz. Matka leżała zwinięta jak ona, zasłaniała rękoma głowę, a nad nią w rozkroku stał ojciec. Jak on wtedy nienawidził jej za tę bierność i poddaństwo. Nie zrobiła nic, by się podnieść, tylko bezwolnie leżała, oczekując na następne razy. Jednak wtedy już ich nie było. W zamian nastąpiła tylko chłosta śmiechem, zaserwowana przez podpitego męża, który mógł odhaczyć kolejne zwycięstwo. — Orzesz! — szepnęła, otwierając jedno oko i spoglądając na niego ze zdziwieniem. Ale mnie łeb na pieprza. Wstawaj, bo spóźnisz się do roboty, powiedział nie ruszając się z miejsca. Coś wrogiego błysnęło w jego oku. Zapaliło się na chwilę i zgasło. Ale miałam dziwny sen. Chyba w nim grałaś w piłkę, bo rzucałaś się jak fryga. Patrzył, jak się przeciąga. Nie miała kocich ruchów. Anioł mi się śnił. Tak? A co on takiego robił? Nic, stwierdziła i wzruszyła ramionami, kiedy tylko usiadła na łóżku, opierając się plecami o ścianę. Ale ale śniło mi się, że napisałam książkę. Spojrzała na szafkę nocną, leżały tam jej notatki. Przecież piszesz, odparł, mocniej obejmując swoje kolana. No tak, piszę. — Próbuję przynajmniej. Nagle się zerwała. — Nie ma co się pierdołami zajmować. Chodź, jadłeś śniadanie? Rzuciła, szukając kapci pod łóżkiem. Czasami ktoś wsuwał je zbyt głęboko, choć starała się je ustawiać równo, by po przebudzeniu od razu w nie wskoczyć. Zaczynała podejrzewać, że Łukasz robi to złośliwie. Przesuwa je, by rano nie mogła ich znaleźć. — Są z drugiej strony. Zeskoczył z pościeli i po chwili podał jej kapcie. No tak, ustawiła je jak należy, ale z drugiej strony, pewnie to on ją zdezorientował. Nie lubiła, gdy zostawał na noc. W ogóle przestawała go lubić. Nie chciałaby się tu zagnieżdżał. Na razie to był swobodny układ i on niby o tym wiedział, ale w każdej chwili mogło się to wyrwać spod kontroli, a wtedy wszystko by się skomplikowało. A tego sobie nie życzyła. Od kilku dni przymierzała się, by to skończyć, póki nie jest za późno, póki on nie przyniesie tu swoich gaci. Ponadto coraz częściej dostrzegała w nim jakiś niepokojący błysk. Zapalało się w jego oczach coś, co łukasz starał się jak najszybciej stłumić, ale i tak wrażenia zawsze zostawały, powodując nieprzyjemne mrowienie pod czaszką. Wsunęła kapcie. Spojrzała jeszcze na swoją niebieską flanelową piżamę. Zdecydowanie lepiej byłoby w jedwabiach. Jajecznica? spytała. Tak. Jaja, kawa i spadam. Smoknął ją w policzek. Odruchowo chciała się uchylić, ale nie zdążyła. Był zdecydowanie szybszy. Nie pozwolił jej zrobić uniku. Włączę ekspres, a ja wskoczę do wanny, bo mam wrażenie, że niezbyt ładnie pachnę. Zniknęła za drzwiami Łazienki, a on poczuł ulgę. Czasami nie wiedział, co robi źle, dziwnie reagowała, i do tego ta jej wkurzająca niezależność. Początkowo mu to imponowało, cieszył się, że nie było tradycyjnych rozmów o obrączce, pieluchach i tych innych pierdołach, o których kobiety zaczynały trajkotać już na trzeciej randce. Wtedy myślał, że to jej wiek, że może sobie już te głupoty wybiła z głowy. Jednak z czasem pojawiło się w niej coś, co go zaczynało drażnić. Nie potrafił tego nazwać, ale tłumaczył sobie, że może tak właśnie było w prawdziwym związku. Matka przecież też ciągle drażniła ojca. Gdyby nie ona, pewnie nie byłoby w domu awantur, a tak? Jeszcze nie wstawiłeś? Spytała, a on podskoczył wyrwany z zamyślenia, bo nie spodziewał się jej tak szybko w kuchni. Stała przed nim w grubym szlafroku. Mokry kosmyk ciemnych włosów spadał jej na twarz. Ładna była. Miała w sobie jakąś siłę, która go przyciągała. I trzeba przyznać, że cudownie było mu z nią w łóżku, inaczej niż z innymi kobietami. Już wstawiam, odparł. Sprawdził, czy w ekspresie jest woda, a potem go włączył. Wystawił z szafki ich ulubione kubki. Wiedział z których lubiła pić. Bywał tu przecież od roku. Można było się wszystkiego nauczyć. A ile razy w ciągu tych 365 dni został na śniadanie? Dałoby się policzyć. Kolacje to co innego. Jadali je razem często, ale śniadań nie. Te były zarezerwowane tylko na specjalne okazje. Obowiązywała niepisana umowa, że każde z nich nocuje w swoim łóżku. A on dzisiaj zdecydowanie nie miał ochoty wychodzić w środku nocy. Chciał zostać do rana. Przyjrzał się jej ukradkiem, czy aby nie jest zła. Złamał przecież ich umowę. Ona natomiast wydawała się bez troska. Ze szczypiorem i szynką? Spytała. Może być. Łukasz postawił na stole dwa kubki gorącej kawy. Pamiętał, że dziewczyna zawsze pije ją z cytryną. Dziwny zwyczaj. Jednak jeśli aż tak jej ta mikstura smakowała, to jej sprawa. Sobie dodał odrobinę mleka i wsypał dwie łyżeczki cukru białego. Na szczęście Janka nie należała do kobiet dbających o zdrowy tryb życia, więc zawsze miała pełną cukiernicę. Jadła słodycze, pizzę, golonkę, używała cukru i śmietany. Trzeba było przyznać, że mimo to jej sylwetka była nienaganna. Usiadł przy stole i czekał, aż ona poda jajecznicę. Matka zawsze podawała. Ojciec nie pozwalał Łukaszowi jej pomagać. Siedział więc jako kilkuletni chłopiec i wpatrywał się w blad stołu, nasłuchując każdego ruchu matki. Modlił się wtedy, by zrobiła to, jak należy. Najpierw ojciec dostawał swój talerz, który nie mógł zbyt głośno uderzyć w stół podczas stawiania. Pamiętał, jak matce drżała dłoń, Naznaczona fioletowym krwiakiem. Jajecznica musiała być odpowiednio ścięta. Potem dostawał on, dokładnie taką samą porcję jak tata. Przecież był mężczyzną. Ocknął się z natrętnego wspomnienia. Chleb stał już na środku zaraz obok maselniczki. Zdjął przykrywkę z masła. Żółta breja lekko się rozpływała. Ktoś ustawił naczynie tak, że trafiały w niepromienie promienie słoneczne. Okna kuchni znajdowały się od wschodu. To tutaj rozpoczynał się dzień. — Czemu nic nie mówisz? — wyrwała go z zamyślenia. — Nie wiem. Nie chce mi się. — A zdążysz do pracy? — szybko zamienił odpowiedź w pytanie. — Jasne. — wzruszyła ramionami. Wykładała właśnie jajecznicę na talerze. Po kuchni rozszedł się przyjemny zapach, aż zaburczało mu w brzuchu. — Najwyżej otworzę trochę później. To jest właśnie plus własnego interesu. — Dobrze ci. Ja muszę być na dziesiątą w biurze. — westchnął. Janka postawiła przed nim talerz. Stuknęła o blat stołu zbyt głośno, nerwowo się więc wzdrygnął. Na szczęście kobieta nie zauważyła jego reakcji. Podała mu widelec i wreszcie zajęła miejsce naprzeciwko. Jadła w milczeniu, łamała chleb i maczała w jajku. Potem z gracją wkładała go do ust. Zerkał na nią od czasu do czasu. Uśmiechała się. Nie miała spłoszonego spojrzenia, nie uciekała wzrokiem. Wydawało mu się, że wciąż nie czuła żadnego zagrożenia, jakby instynkt samozachowawczy nie został w niej nigdy rozbudzony. Nie boli cię już głowa? spytał, by przerwać ciszę. Boli, ale łyknęłam tabletkę, więc pewnie zaraz ból przejdzie. Kawa mi dobrze zrobi. Za chwilę stanę na nogi. Pyszne. Jajka z rana są najlepsze. Wytarła chlebem brzeg talerza. Poczekać na ciebie, czy sama pojedziesz do drukarni? Sama. Odparła zdecydowanie. Duże dziewczynki radzą sobie same. Aha! zamyśliła się przez chwilę. Dzisiaj po południu chyba się nie zobaczymy, bo jadę do ojca. Chcę z nim porządnie obgadać tę książkę. Jasne. Dużo już napisałaś? Szkic zaledwie. Muszę zabrać od niego dzienniki dziadka, bo bez tego ani rusz. Myślałem, że już dawno je wzięłaś? Spojrzał na nią uważnie. Pamiętał doskonale, że ojciec dawał jej zeszyt dziadka. Był pewien, że go wzięła. Od razu spiął się w oczekiwaniu fałszywej wymówki. Tak, ale potem znów go zostawiłam. Zagadaliśmy się i zapomniałam. Rozwiała jego wątpliwości, jakby czytała w myślach. Było pyszne. Wygarnął z talerza resztki jajka. Na brzegu pozostały paseczki szczypiorku, niczym wspomnienie tego, co przed chwilą zjadł. Nie dało się ich jednak nabrać na widelec, więc zostawił ten ornament na naczyniu. Janki talerz pewnie za chwilę będzie wyglądał tak, jakby ktoś go umył. Bardzo dokładnie zbierała chlebem jajecznicę. — Będę w takim razie leciał. Zdzwonimy się? — Tak — kiwnęła głową. Łukasz dopił kawę, potem wstawił naczynia do zmywarki, cmoknął ją w czubek głowy i wyszedł. Kiedy opuszczał jej mieszkanie, poczuł dziwne ukłucie. Nie umiał tego zdefiniować. Zbiegł więc szybko po schodach, żeby pozostawić dziwne wrażenie za sobą na wycieraczce przed drzwiami jej mieszkania. Niech zabierze je ktoś inny. Janka wsadziła do ust ostatni kawałek pieczywa. Oparła się wygodnie na krześle. Przez moment nieruchomo wpatrywała się w miejsce, gdzie jeszcze kilka sekund wcześniej siedział łukasz. Wzięła łyk kawy. Gorzko kwaśny smak przywoływał ją do rzeczywistości. W tle natrętnie zawibrował telefon. Słucham, rzuciła w słuchawkę i natychmiast poderwała się z krzesła. Nie krzycz tak, już jadę. Pobiegła do łazienki, szybkie spojrzenie w lustro i pozbyła się złudzeń, że kobieta w jej wieku całkiem nieźle wygląda w naturalnym i ekologicznym wydaniu. Jednak nie było już czasu na nakładanie mazideł, które powodowały, że co nieco udawało się zatuszować, albo przynajmniej dać złudzenie świeżości. Włożyła pod koszulkę, wciągnęła dżinsy, które znów wydawały się za luźne. Z czego oni je robili, że po praniu ledwo się człowiek mieścił, a po kilku dniach z godziny na godzinę robiły się większe i większe. Zapięła pasek na kolejną dziurkę. Na tej jeszcze nie zapinała. Przemknęło jej przez myśl, że to nie dżinsy, a ona lekko zbiegła się w praniu, zwanym potocznie życiem. Nie było jednak czasu na rozważania, bo antek czekał przed drukarnią i rzucał takimi kurwami, że pewnie ludzie w okolicy musieli pogłośnić telewizory, by zagłuszyć te siarczyste ryki wściekłości. Wskoczyła do samochodu, który na szczęście z lenistwa dzień wcześniej zaparkowała przed blokiem. Dzięki temu nie musiała pędzić do garażu. Poprawiła sweter, który wrzuciła na siebie w ostatniej chwili, odpaliła auto i wybrała numer do antka. Silnik delikatnie zamruczał, a w głośniku rozbrzmiał zdenerwowany głos wspólnika. Gdzie ty do cholery jesteś? Już wyjeżdżam z przed bloku, daj mi pięć minut. Jaśka, jakie kurwa pięć minut? Zanim ty się przebijesz przez Grunwaldzką, to minie pół godziny. Korki są o tej porze. No chyba że opanowałaś sztukę teleportacji. Nie wrzeszcz na mnie, jadę. Mogłeś wziąć swoje klucze, czy to taki problem? — Mówiłem, że zapomniałem. — No to teraz nie wyżywaj się na mnie. Zaraz będę. Pojadę naokoło, jeżeli na Grunwaldzkiej są korki. Cześć. Antek nie zdążył odpowiedzieć, kiedy Janka wyłączyła telefon. Weszła ostro w zakręt. Koła lekko zapiszczały z podniecenia, bo kobieta zbyt rzadko fundowała im szybką jazdę. Do drukarni zajechała piętnaście minut później. Nawet Antek musiał przyznać, że to mistrzostwo świata, iż dotarła tak szybko. Otworzyła drzwi, mężczyzna wbił odpowiedni kod alarmu, aby go wyłączyć, i od razu zniknął w pomieszczeniu z maszynami. Janka usiadła przy biurku, uruchomiła komputer i chwilę wpatrywała się w czarny ekran, zanim zaczęły pojawiać się na nim starannie ułożone ikonki. Miała dzisiaj do złożenia niewielki plik. Musiał być gotowy do druku na jutro. Antek szalał w pomieszczeniu obok. Kobieta uśmiechnęła się do siebie, kiedy usłyszała hałas. W wyobraźni widziała minę wspólnika. Pewnie klął na czym świat stoi, bo coś się zrzucił na podłogę. Nagle drzwi otworzyły się z hukiem. — Jaśka, po co ciągle to trzymamy? — rzucił na jej biurko garść ołowianych czcionek. — To muzeum jakieś, czy co? — Rozwaliłeś skrzynkę? Zdenerwowała się nie na żarty. Czcionki to pozostałość po starej drukarni. Zostawiła je na pamiątkę, tak jak kopie starodruków wiszących na ścianach. Tuż za nią wisiała płaskorzeźba, przedstawiająca Gutenberga. Wszystko miało swoje miejsce. Przeszłość mieszała się z nowoczesnością, ale zawsze w kulcie złotnika z Moguncji. Dla Janki był to niemalże święty. To przecież na jego cześć dostała imię. Janina, w połączeniu z nazwiskiem, Laudowicz, według jej ojca, pięknie ze sobą grało. A drukarstwo, pomimo, że nie przypominało tego sprzed lat, ciągle było dla niej czarną sztuką. No, rozwaliłem. Walnąłem niechcący i wszystkie czcionki się rozjebały po podłodze. Dobra, nie ruszaj tego, zaraz przyjdzie pani Stasia. Poproszę ją, żeby pozbierała. Niech to gdzieś wyniesie, bo tam nie ma miejsca machał rękoma w złości. Janka wiedziała, że to tymczasowy nastrój. Znała go nie od dziś. Chodzili razem do technikum poligraficznego. Może nie polubili się od pierwszego wejrzenia, ale los zetknął ich ze sobą i to właśnie Janka była świadkiem na ślubie Antka, a potem została matką chrzestną jego córki. Planowała zarazić się drukarskim fachem, a szanse były spore, bo przecież ojciec to drukarz pełną gębą. Kochał te ołowiane czcionki równie mocno jak Janka, ale nie zawsze się do tego przyznawał. Co teraz robisz? Rozjeżdżam maszynę. Ok, a kartony z książkami są już przygotowane? spytała. Zostawiłeś mi jedną? Jasne. Odparł i na chwilę zniknął w pomieszczeniu obok. Po kilku sekundach stał już koło jej biurka. Położył książkę, mrucząc coś pod nosem. Wzięła ją do ręki. Miała ładną okładkę. Powąchała grzbiet. Nic tak pięknie nie pachniało jak wolumin prosto z drukarni. Zanurzyła nos w rozłożone kartki. Wciągnęła powietrze, w którym zapach słów mieszał się z wonią papieru. Szkoda, że tak rzadko mieli zlecenia na książki. Głównie self-publishing, oczywiście w małym nakładzie. Zleceniodawcami byli z reguły sami autorzy. Ludzie o niespełnionych ambicjach pisarskich, marzyła im się książka z własnym nazwiskiem na okładce. Wydawcy odrzucali te genialne dzieła, więc desperaci drukowali na swój koszt, a potem wozili woluminy w bagażnikach aut i sprzedawali, gdzie popadło, niczym zaklęcia szarlatanów. Janina otworzyła szufladę biurka. Zawsze miała tam ukryte cukierki, najczęściej zwykłe krówki. Ostatnio podkradanie ich stało się rytuałem, jak ciągnięcie ciasteczka z wróżbą, a wszystko przez to, że na papierku wewnątrz zaczęły się pojawiać zdania przypominające sentencje. Przez chwilę zawahała się nad wyborem: ta po prawej, czy może ta z wierzchu? Zapas powoli się kończył, więc i wybór był mniejszy. Wreszcie chwyciła w palce miękką kostkę w podwójnym papierku. Rozwinęła w prawnym ruchem. Papier łatwo odszedł. Zwykle wtopiony był zbyt mocno w cukierek i nie chciał dać się zdjąć. Wówczas zjadała z tym upartym kawałkiem opakowania. Podobno celuloza szybko się rozkłada, więc w gruncie rzeczy nie stanowiło to problemu. Drukarz musi od czasu do czasu posmakować trochę papieru. Wróć do mnie przeczytała. Uśmiechnęła się do tej myśli. Słodycz cukierka przyjemnie rozchodziła się. Po podniebieniu, taka niebiańsko-mleczna. A pewnie, że wrócę, pomyślała zadowolona bo jakże tak kończyć na jednej krówce? Nie da się. Zdecydowanym ruchem chwyciła następną, rozwinęła równie sprawnie, co poprzednią. Zgadzam się na wszystko. Wsadziła do ust następny cukierek, by przedłużyć słodkie doznania. Podparła wygodnie głowę, spojrzała na zegarek. Na chwilę zahipnotyzowała ją cyfra migająca na wyświetlaczu. Dzień dobry. Czyjś głos wyrwał ją z zamyślenia. Przed biurkiem stanął wysoki mężczyzna, nie czekając na zaproszenie. Zajął miejsce na krześle naprzeciwko i zaczął grzebać w czarnej aktówce, którą trzymał na kolanach. To pozwoliło Jance otrząsnąć się z błogostanu, przywrócić jasność myślenia i zgarnąć językiem resztki słodyczy z podniebienia. – W czym mogę panu pomóc? – wyprostowała się. Napięła kręgosłup i cierpliwie czekała, aż mężczyzna przedstawi, z jaką sprawą przyszedł. Klient pracowicie czegoś szukał. W końcu wygrzebał z aktówki małego pendrive'a. Nic dziwnego, że nie mógł go wymacać. Zadowolony z osiągnięcia położył na biurku malutkie urządzenie. – Chciałbym wydrukować u państwa tomik poezji – odparł, poprawiając okulary na nosie. Dopiero wtedy je zauważyła. On też dokładniej przyjrzał się kobiecie z zabiórka. Miała zmęczoną twarz, ale w ciemnobrązowych oczach coś iskrzyło. Umiał rozpoznać ten niezwykły błysk. Być może teraz lekko przygaszony, ale po odpowiednim otoczeniu go troską, miał szansę rozpalić się na nowo. Ile arkuszy? Zapytała, wkładając podany jej nośnik w gniazdo USB. Wpatrywała się w monitor, więc nie widziała wyrazu twarzy mężczyzny, który przyglądał się jej z zainteresowaniem Około czterdziestu stron Odparł Okładka też tam jest Tekst jest po złamaniu i złożeniu Chodzi tylko o wydruk Proszę zrobić wycenę Ile egzemplarzy? Możemy to puścić cyfrowo albo na offsecie Zobaczymy, co się będzie bardziej opłacało Otworzyła folder zatytułowany Pływający motyl. Okładka nie zrobiła na niej wrażenia. Przeciętna. Nie najgorsza, ale bez fajerwerków. Chciałbym trzysta sztuk. Nie mam szczególnych wymagań co do papieru. Zaufam całkowicie pani doświadczeniu. Czyli standardowo, mruknęła. Nikt na swój koszt nie drukował więcej. Czasami zdarzył się jakiś fantasta marzyciel, któremu wydawało się, że sam sprzeda tysiąc egzemplarzy. Ale to bardzo rzadko. Puścimy cyfrowo, zadecydowała. Wyjęła kartkę z plastikowego pojemnika stojącego na biurku, napisała kwotę i podała ją klientowi. Tego zwyczaju nauczyła się od wspólnika. Antek twierdził, że dopóki kwota nie wybrzmi, to zawsze jest do przyjęcia przez klienta. Można więc na papierze śmiało podawać tę najbardziej optymistyczną dla usługodawcy opcję. Tak też robiła. Klient wtedy w milczeniu przyglądał się cyferkom i z reguły wyrażał zgodę. Pismo miało w sobie niezwykłą moc i trzeba było z tego należycie korzystać. Dobrze, zabrzmiał męski głos. To mi odpowiada. Na kiedy byłaby książka? Poniedzieli. Jeśli teraz wpłaci pan zaliczkę, to we wtorek będzie do odebrania. Dwieście złotych. Rzuciła i zaczęła wystukiwać zlecenie na klawiaturze. Miała gotowe formularze. Należało wpisać tylko odpowiednie dane. Mężczyzna odpowiadał na jej pytania. Spodobał mu się jej ton głosu, więc z przyjemnością poddał się jego rytmowi i melodii. Gdy skończyli, wyłuskał z portfela odliczoną kwotę, a na banknotach niczym wiśnie na torcie z namaszczeniem położył swoją wizytówkę. Gdyby udało się wcześniej, to proszę zadzwonić. Mieszkam w Skarszewach, ale tutaj niedaleko pracuję. Dziękuję. Podepnę pod umowę. Otworzyła szufladę biurka i odszukała zszywacz. Jednak jej uwagę natychmiast przykuły cukierki. Chwilę się zawahała, aż wreszcie sięgnęła po jednego i podsunęła go klientowi. — Proszę się poczęstować. — Doskonałe na osłodę dnia. — Proszę odwinąć i sprawdzić, jaki ma pan tekst na papierku — powiedziała, uśmiechając się do niego. Użyła zszywacza, a mężczyzna w tym czasie mocował się z papierkiem, bo nie miał takiej wprawy jak Janka. Brzegi nie chciały się odkleić od słodkiej masy. Jestem chyba uzależniona od tych złotych myśli. Nie wiedziałem, że coś takiego jest w cukierkach. Jest. I w cukierkach, i na kapslach napojów. Wszystko to czytam. Zaśmiała się. Choć może się to wydawać dziwne. Nie. Dlaczego? Włożył krówkę do ust. A opakowanie podał Jance. Spędź ze mną tę chwilę, przeczytała. Brzmi jak zaproszenie na randkę, powiedział z trudem, przeżywając słodką masę. Racja. Lekko się zarumieniła. Klient schował dokumenty do aktówki. Spoglądał na nią z ciekawością, bo kobieta niewątpliwie go zaintrygowała. Jej ciemne włosy, lekko podwinięte przy szyi, Kontrastowały z jasnym kolorem skóry. I te oczy, jak węgle. Jego żona miała zielono-szare, bez tego błysku. Teraz pewnie się denerwowała w samochodzie, że nie ma go tak długo. Co można robić w drukarni? Zanosi człowiek pliku, stala cenę i wychodzi. A ta pierdoła pewnie dukała coś o tych swoich wierszach. Zawsze to robił. A nie daj Boże, jeszcze czytał fragmenty swoich wypocin. Dziękuję. Odparł nie kontynuując tematu. Janka poczuła lekkie ukłucie zawodu. Co prawda nie miała ochoty na spotkanie, ale miło byłoby usłyszeć zaproszenie na randkę. Łukasz przecież był tymczasowym przystankiem w jej życiu. Nie budził w niej dreszczy, nie powodował podniecającego drżenia nóg. Wszystko już dawno wywietrzało. Może zbyt gwałtownie i intensywnie przeżywali każde spotkanie na początku. Po dwóch miesiącach lekko się ochłodziło. I tak siłą rozpędu trwało do dziś. Janka jednak była już bardzo blisko zrobienia zdecydowanego kroku zmierzającego do zakończenia znajomości przynajmniej tej na poziomie łóżka. W innych sferach życia mogą dalej być przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, czy jak to tam zwał. Mężczyzna wstał. Niezdarnie potknął się o krzesło i dopiero po chwili zniknął za drzwiami drukarni. Janka włożyła zamówienie do pomarańczowego segregatora i właśnie odkładała go na regał, kiedy drzwi znów się otworzyły, a do środka weszła zdyszana pani Stasia. Od progu zaczęła ściągać sweter, by za chwilę powiesić go w szafie. Poprawiła kolorową bluzkę. Wpuściła ją w spodnie i wygładziła dłonią na odstającym brzuchu, by się za bardzo nie marszczyły. Dzień dobry pani Janeczko, już jestem, przepraszam za spóźnienie. Pan Antoś jest? O, dzień dobry, jest. Oczywiście rozsypał czcionki, więc jeżeli by pani mogła, to bardzo proszę. Znów krówki? Rzuciła okiem na biurko, na którym leżał papierek po cukierku poety. Tak, odparła. Pani Stasiu, pani na pewno wie, co to znaczy, gdy się śni anioł. Anioł? Chwilę się zastanowiła. Moja mamusia zawsze powtarzała, że anioł to dobry znak, zapowiedź szczęścia i uspokojenia. A coś mówił? Nie, chyba nic nie mówił. Teraz to już ledwo pamiętam. Zobaczy pani, że Anioł to dobry znak. Hm, to się cieszę, powiedziała bez przekonania. Pani Stasia zniknęła w pomieszczeniu obok, a Janka zajęła się pracą, układała tekst w kolumny, wyrównywała interlinie, zachowywała zasadę registru, robiła odpowiednie marginesy. Zawahała się tylko przy inicjale. Nie miała pewności, czy pasuje i jaki styl byłby najodpowiedniejszy. Kiedy oderwała wzrok od monitora, zegar wskazywał trzy godziny później. Przez ten czas nikt nie zakłócił jej pracy. W tle mruczały maszyny, przy których czuwał antek. Pani Stasia zajęta była swoją pracą. Tylko żołądek dopominał się upragnionej przerwy. Z powodu nagłego telefonu Antka zapomniała wziąć kanapkę. Włączyła czajnik, by zaparzyć kawę. — Komu co do picia? — próbowała przekrzyczeć hałas maszyn. Dla jasności przekazu machała kubkiem. To był ewidentny znak, że czas na przerwę. — Zrób mi mocnej sypanej. Antek pojawił się przy niej niemalże natychmiast. — To siek! — zaczęła się przymilać. — To siek! — podejrzana sprawa uśmiechnął się. Co chcesz? A Kasia zrobiła ci może dzisiaj do pracy kanapki? I może jeszcze wyposażyła cię w niej jak na wojnę? Ha, wiedziałem, że coś chcesz. Wyciągnął z szafy swój plecak, w którym zawsze zabierał do pracy coś smacznego, przygotowanego przez żonę. Kasia prowadziła firmę cateringową, więc zaopatrywała męża tak, że co jak co, ale śmierć głodowa mu nie groziła wystawił na stolik dwa pojemniki. Czuła, że zapomnisz śniadania. Ucałuj ją ode mnie. Z radości klasnęła w dłonie, bo zapowiadała się prawdziwa wyżerka. Pani Stasiu, kawa. próbowała przekrzyczeć maszyny. Po chwili pani Stasia ciekawie zaglądała do pojemników z jedzeniem. Kasia nie tylko dobrze gotowała, ale potrafiła to tak ozdobić, że ślinka ciekła na sam widok. O, co to za cuda znów ta pana żona zrobiła? Nie mam pojęcia, odparł Antek i zamknął drzwi od maszynowni. Od razu zrobiło się ciszej. Janka zalała kawę i ustawiła kubki na stoliku. Każdy zajął swoje miejsce. Antek pod ścianą, blisko drzwi, Janka po jego lewej stronie, a pani Stasia naprzeciwko. Kobieta wyciągnęła woreczek z tradycyjnymi kanapkami, które raczej marnie się prezentowały w porównaniu z zawartością pojemników antka. Jezusiczku, szepnęła Janka, I ciasto masz? A mam, kokosanki, przysunął je do siebie. Ale nie wiem, czy się podzielę. Nie bądź świnia. Będę i w pieprze wszystko sam. Ham z ciebie, nie wspólnik. Przekomarzali się w najlepsze, popijając kawę i zajadając przekąski, przygotowane przez kasie. Tylko pani Stasia jadła swojej kanapki. Twardo stojąc na stanowisku, nie będzie się marnować. Jaśka, idziesz dziś do gaju? Idę. Wyjdę, gdy skończę składać ten tekst. Chyba dziś już nikt nie przyjdzie. Dobrze, za pół godziny zwalniam maszynę. Dzisiaj już niczego więcej nie mamy. Jutro puścimy plakaty i te broszury, które teraz obrabiasz. Doszło coś nowego? Tomik poezji, już po składzie. O, ciekawie. Szkoda, że książki drukujemy tak rzadko, nie? Ano, szkoda, ale i tak to już druga w tym miesiącu. Biorąc pod uwagę to, że przez dwa ostatnie szły tylko ulotki, broszury, instrukcje obsługi i kalendarze, to i tak sukces. Książki, nie książki, ważna, że robota jest podsumowała pani Stasia bo dzisiaj ciężkie czasy dla zecerów wszystko te komputery załatwiają westchnęła przenosząc się myślami w przeszłość kiedy pracowała jako linotypistka i kiedy wśród drukarzy nie było bezrobocia niemalże znów poczuła zapach roztopionego ołowiu pomieszanego z cyną i antymonem uwielbiała go choć o mało nie doprowadziły jej do ołowicy prawda rzuciła Janka i żal, że czcionki przeszły do lamusa. Pani Janeczko, ja to zawsze powtarzam, że przeszłam na emeryturę razem z drukiem wypukłym, zaśmiała się. Dobrze jednak, że mogę u was dorobić, bo inaczej przyszłoby zginąć marnie. To były święte słowa. Przy takiej konkurencji na rynku każde zlecenie było na wagę złota. Małe drukarnie często ledwo wiązały koniec z końcem. A im mimo wszystko jakoś się układało. Pracowników mieli niewielu, bo oprócz dochodzącej pani Stasi na stałe był tylko Rysiek. W tym tygodniu akurat wykorzystywał zaległy urlop. W trójkę radzili sobie całkiem nieźle. Nie było zbędnego ciśnienia i spinania. Jedynie antyk od czasu do czasu klął siarczyście, ale taki miał charakter i chyba nikomu to nie przeszkadzało. Przyzwyczaili się przez lata. Kilka godzin później Janka szła leśną ścieżką w gaju Gutenberga. W oddali widziała ciemną postać swojego mistrza. Przychodziła tu od ponad dwudziestu lat. Nie wiedziała, że takie miejsce istnieje aż do momentu, kiedy złożyła podanie o przyjęcie do technikum poligraficznego. Tutaj odbywały się chrzty przyszłych adeptów sztuki drukarskiej. Doskonale pamiętała i ten dzień, i to, jak wychowawca opowiadał potem w szkole. O Gutenbergu, o znaczeniu druku. Niby wszystko to wiedziała od ojca drukarza, ale w szkole było jakoś inaczej, dostojniej, uroczyściej. Zakochała się tam w ruchomych czcionkach, pergaminach i w samym mistrzu z Moguncji. Jeżeli można było wzdychać do rozczochranego piosenkarza z plakatu, to można było i do Gutenberga. Zbliżając się do altany, przypominała sobie. Jak zakuto ją wtedy w dyby i polano głowę farbą. Miała nie lada kłopot, by potem ją zmyć, ale dzielnie zniosła otrzęsiny. Farbę drukarską kochała od dziecka, uwielbiała jej zapach. Zawsze zastanawiała się, dlaczego nie ma perfum z taką nutą. Nic tak nie pachnie, jak książki ściągane z prasy drukarskiej. Każdy bibliofil, do których przecież Janka się również zaliczała, nie tylko z racji wykonywanego zawodu, przyznałby rację. Od czego zaczyna się czytanie nowej książki? Od zapachu. Otwiera się wolumin mniej więcej na środku, rozkłada się przed sobą niczym ciało kochanki i zanurza twarz, wciągając w nozdrza jej zapach. To jak gra wstępna przed czytelniczą orgią. Nie zaczepiaj pani, z zamyślenia wyrwał ją donośny głos kobiety. Wołała psa obwąchującego nogi Janki, która na chwilę zamarła z przerażenia, bo Doberman zawsze przywoływał krwawe obrazy z filmów. Te psy miały w sobie coś demonicznego. Zwierzak był w kagańcu, a mimo to budził respekt. Przepraszam panią. Właścicielka psa podeszła i zapięła mu smycz. Myślałam, że nikogo nie ma na ścieżce. Chciałam, żeby pobiegał. Dzień dobry. Janka uśmiechnęła się nerwowo i lekko odetchnęła dopiero wtedy, gdy pies został odsunięty od niej na bezpieczną odległość. Miała jednak wątpliwości co do tego, czy ta drobna niewiasta jest w stanie utrzymać rozwścieczonego zwierzaka. Nie jest groźny, proszę się nie obawiać, dodała kobieta, jakby czytając w jej myślach. Po chwili lekko szarpnęła psa i odeszli. Janka patrzyła za nimi. Właścicielka Dobermana obejrzała się i chyba uśmiechnęła. Dopiero wtedy Janka spostrzegła, że kłykcie zrobiły się jej białe od kurczowego zaciskania palców na książce. Rozluźniła dłoń i ruszyła przed siebie. Po kilkunastu krokach znalazła się już przy pomniku. Za każdym razem, gdy jej drukarnia robiła książkę, jeden egzemplarz trafiał do Gaju. Kładła go na co kole pomnika i wysyłała w świat. Po kilku dniach przychodziła sprawdzić, czy książka wciąż tam jest. Zawsze znikały. Zastanawiała się potem, czy stały gdzieś na prywatnych półkach, czy może przekazywano je dalej lub oddawano do biblioteki. Nigdy nie zakładała, że któraś z nich mogłaby trafić do kosza na śmieci. Tego nie robiło się książką. Zbliżyła się do cokołu. Dotknęła dłonią zimnej stopy mistrza z Moguncji wyszeptała słowa powitania. Johannes stał niewzruszony, nawet nie drgnął pod ciepłym dotykiem palców kobiety. Czasami próbowała sobie wyobrażać, jak musiał pochylać się nad prasą, układać arkusze i odciskać czcionki. To musiała być precyzyjna praca, okupiona drżeniem serca, podnieceniem i lękiem o to, czy się uda. Teraz stał na postumencie, ciemny jak inkaust z jego pracowni. Nieruchomy niczym czcionka odbita na kartach historii. Ale jakże ważna była ta czcionka. Przypominała pięknie zdobiony inicjał, który wyróżniał nowy rozdział. Janka mogła nieskończoną liczbę razy powracać do początku druku. Fascynował ją tamten świat i znaczenie odkrycia Gutenberga. Składała mu więc hołd w postaci książki. Czuła, że każdy wolumin, który wychodził z jej drukarni, Powinien zostać podarowany mistrzowi. Potem gdzieś przeczytała o akcji, podaj książkę, promującej czytelnictwo i stwierdziła, że idealnie można to połączyć. Stąd jej rytuał, gdzie książka może mieć większą moc, jak nie u stóp samego Gutenberga. Dla każdego, kto znalazł w tym miejscu wolumin, musiał być to ważny znak. Taką miała nadzieję. Nie mogła wiedzieć, że ostatni tomik, który tutaj położyła został zmoczony przez deszcz i trafił do śmietnika. Kilka innych zawędrowało na dworzec PKP i zostawione w przedziale pociągu odbyło długie podróże, aż wreszcie ktoś porzucił je na przydworcowej ławce czy w poczekalni. Z drukarni Janki nie wychodziły żadne wielkie dzieła, nie drukowała bestsellerów, a jedynie książki autorów o bardzo znikomym talencie. Spojrzała na niewielki wolumin, który ściskała w dłoni. Papierowe słońce, szepnęła do mistrza i ułożyła tomik poezji na cokole pomnika. Abstrakcyjne wzory na okładce nie pozwalały oderwać od niej wzroku. Na ciemnym tle książka wyróżniała się intensywnymi barwami. Pewnie długo tu nie poleży. Janka musnęła ją palcami, spojrzała na zegarek i ruszyła wąską ścieżką w kierunku samochodu. Nadszedł czas na odwiedziny u rodziców. U podstawy wzgórza obejrzała się za siebie, jednak pomnik zniknął już za drzewami. W zasadzie mogłaby się przyczaić za krzakami i obserwować, w czyje ręce trafi książka, ale nigdy tego nie robiła. Wolała wyobrażać sobie, że znajdzie ją jakiś niepoprawny bibliofil. Przed rodzinnym domem zaparkowała pół godziny później. Furtka jak zwykle była zamknięta na trzy spusty, musiała więc użyć domofonu. Inaczej wejść się nie dało. Po chwili ciszę ulicy przerwał głos mamy, trochę zniekształcony przez urządzenie, metaliczny i lekko drżący. Wchodź, córciu, powiedziała, kiedy upewniła się, że przy bramce stoi Janka. Zamek w drzwiach zagrzechotał, kobieta więc przekręciła gałkę i pchnęła furtkę. Niemal automatycznie w drzwiach domu pojawiła się mama. Uśmiechała się całą sobą na widok jedynaczki. — Akurat upiekłam babkę. Czułam, że przyjdziesz. — Cześć — pocałowała matkę w policzek. Ta od razu zagarnęła ją ręką i poprowadziła w głąb mieszkania. Janka uderzył zapach świeżego ciasta. Musiało zostać niedawno wyciągnięte z piekarnika. Aromat przyjemnie łechtał nos, dając wyraźny sygnał żołądkowi, że chętnie pochłonąłby trochę słodkości i dopełnił je kawą z cytryną. Cieszę się, że przyszłaś. Gdzie tata? Jest u siebie w gabinecie, jak zwykle czyta. Pójdę się przywitać. A dziadek też u siebie? Dziadek o tej porze śpi, ale pewnie zaraz się obudzi, stwierdziła. Potem pochyliła się nad kuchenką i zamieszała w garnku. Opowiadaj, co u ciebie. Nic nowego, przecież byłam u was trzy dni temu. A jak z Łukaszem? Bo coś widzę, że pomiędzy wami nie bardzo. Też tak myślę, westchnęła Janka. To jednak nie jest ten jedyny i wymarzony. Mama usiadła naprzeciwko niej. Również westchnęła, choć trochę inaczej niż córka. Od lat czekała na to, że Janka się ustatkuje, wyjdzie za mąż i będzie miała dzieci. Tak bardzo przecież pragnęła krzyków wnuków biegających po domu, ale niestety na to się nie zanosiło. Janka miała swoje lata. To już ostatni dzwonek na dzieci. Całe życie dziewczyna zachowywała się jak chłopak, biegała za piłką, łaziła po płotach lub przesiadywała w drukarni. Ojciec oczywiście patrzył na nią z dumą, bo zastępowała mu syna, którego zawsze tak bardzo pragnął mieć. Można powiedzieć, że w Jance skumulowały się cechy żeńskie i męskie, porówno, jakby każdy z rodziców dostał to, czego oczekiwał. Jednak ich zadowolenie i satysfakcja były połowiczne. Janka była niczym in i jank. Odsmażę ci krokieta. Matka ciężko wstała i podeszła do kuchni. Włączyła ją i z prawnym ruchem postawiła na niej patelnię. Po chwili słychać było skwierczenie tłuszczu, a po kuchni rozchodził się przyjemny zapach. Stłumił aromat babki, ale według Janki było idealnie. W jej mieszkaniu rzadko kiedy pachniało jedzeniem. Niewiele gotowała. Z reguły jadała albo u rodziców, albo w mieście. Łukasz kilka razy próbował specjalnie dla niej coś upichcić, ale nie bardzo mu to wychodziło, więc kolejnych prób nie podejmował. Zapomniałam wziąć od taty dziennik dziadka, powiedziała, ale tak dobrze karmisz, że chyba znów go zapomnę, uśmiechnęła się do matki, a już po chwili wyglądała jak chomik z wypchanymi policzkami. Nie podlizuj się, sama powinnaś gotować, a nie jeść byle co. Kiedy ty się ustatkujesz. Mamo, przecież ja już jestem bardzo ustatkowana. Nie maluję włosów na niebiesko, nie przekłuwam sobie języka ani nie biegam do dyskoteki. Przecież wiesz o co mi chodzi. Wiem, wiem, ale ty też wiesz, że ja nie z tych, co chcą się bawić w pieluchy i niańczyć dzieci. Nie każda kobieta. Jasiu, każda kobieta, uwierz mi, wcześniej czy później pożałujesz. Nie pożałuję, mamo, bez obaw. Musisz się z tym pogodzić. Jak mam się pogodzić z faktem, że nie będę miała wnuków, co normalnie wzruszyła ramionami kochasz mnie też pytanie matka prychnęła, usiadła naprzeciwko niej i przyglądała się jak je no to jeszcze tylko akceptuj mnie taką jaką jestem w tym że akceptuję, ale i tak trudno mi się z tym pogodzić, moje koleżanki bawią wnuki, a ja. A ty masz czas na własne zainteresowania i kropka. Podsumowała dyskusję. Pyszne mamo. Obiadłam się jak bąk. Janka wstawiła talerze do zlewu, poklepała się po brzuchu i poluźniła pasek w spodniach. Od razu poczuła się lepiej, cmoknęła matkę w policzek i przeszła do innej części domu. Szła do ojca, który siedział w swoim gabinecie. Pochleł się nad biurkiem, zastukała w drzwi i nie czekając na odpowiedź. Weszła do środka. Myślałem, że to matka, powiedział spojrzawszy w jej stronę. Od razu rozpogodziła mu się twarz. Podeszła, by uściskać ojca. Ten nie zdążył nawet wstać z krzesła na powitanie córki, gdy Janka już zatopiła się w fotelu obok. Ale mnie mama nakarmiła. Wypieła brzuch i wyciągnęła przed siebie nogi. Zapomniałaś wziąć dziennik. No... Jeśli go zgubisz, to dziadek chyba zawału dostanie odparł. Pilnuj tego, jak oka w głowie u nas zapominasz, więc obawiam się, że równie dobrze możesz zostawić gdziekolwiek. Wiem. I jak? Masz już szkic tej książki? Mam, ale wiesz, pomyślałam, że lepiej byłoby napisać kryminał zamyśliła się. Po chwili machnęła ręką. Kot Gutenberga co ty na to? Kryminał? Zwariowałaś. Jaki kryminał? Miałaś napisać reportaż. Ale tato, to jest tak ciekawa historia, że można spokojnie napisać jakąś powieść sensacyjną albo thriller. Janka, oszalałaś? Patrzył zdumiony. Ta historia musi mieć elegancką oprawę, a nie jakieś głupoty, krew sikająca po ścianach czy pościgi. Ojciec zdenerwował się nie na żarty. Na jego czele pojawiła się głęboka bruzda, a krzaczaste brwi niebezpiecznie zbliżyły się do siebie. Podniósł się energicznie i zaczął nerwowo chodzić od biurka do ściany i z powrotem. Jezu, tato, a może właśnie nie powinniśmy tego traktować tak poważnie. Może lepiej napisać coś, co przeczyta wiele osób. Można by przy okazji niejednego czytelnika wyedukować. Wiesz, taka zakamuflowana wiedza. Ty lepiej niczego nie kamufluj, dobrze? Obiecałaś dziadkowi reportaż, wyprostował się dumnie na dźwięk dostojnie brzmiącego słowa. Widziała, jak zacisnął pięści. Paznokcie musiały mu się wbić w skórę. Ponadto to się należy wszystkim adeptom czarnej sztuki. Nie pamiętasz, jak to było na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy wszystko się rozpadało, a ludzie byli wyrzucani na bruk? Zobacz na panią Stasię. To jedna z lepszych linotypistek. A robi teraz u ciebie za podaj, przynieś, pozamiataj. Wszyscy ci zecerzy, metramparze i linotypiści przestali być potrzebni. Taka to wolność wtedy do nas przyszła. Coś tym ludziom się należy, prawda? I z pewnością nie powinien to być kryminał. Żadna komercja. Więc o kim to ma być reportaż? Zdenerwowała się. O dziadku czy o drukarzach? Zdecyduj się. Jak to o kim? O dziadku. To on zaszczepił w nas miłość do czcionek, tak? Był zwykłym kolejarzem, a potrafił rozkochać nas w druku. I właśnie dzięki niemu złożymy hołd następcom Gutenberga. Jezu, tato, jęknęła. Chyba cię ponosi, co? Nic mnie nie ponosi. Trzeba było nie obiecywać. Dobra, dobra, poddała się. Niech tak będzie. I tak tych notatek dziadka, które my tak dumnie nazywamy dziennikiem, jest za mało. Na krótki reportaż w sam raz. Ojciec nie poddawał się. Odkąd po raz pierwszy usłyszał od swojego ojca o jego podróży pociągiem z księdzem Litkiem, zafascynował się historią polskiego egzemplarza Biblii Gutenberga. Marzyło mu się, by samemu spisać tę historię, ale czuł, że nie zrobi tego odpowiednio dobrze. A kiedy Helena zaszła w ciążę i poroniła w szóstym miesiącu ich upragnionego syna, zapomniał o Gutenbergu, księdzu Litkem i pisaniu reportażu. Wtedy pragnął tylko jednego, zdrowego dziecka następcy, któremu będzie mógł przekazać wszystko to, czego się nauczył. Po niedługim czasie Helena ponownie zaszła w ciążę. Nie wiadomo dlaczego wbił sobie do głowy, że musi to być syn. Imię dla niego już miał. Jan, jak Johannes. Jakże więc dużą niespodzianką było dla niego, kiedy spojrzał między nogi rozkrzyczanego noworodka, którego dumnie zaprezentowała mu żona zaraz po wyjściu ze szpitala. Z żalu przez trzy dni chodził pijany. Dopiero odpowiednia dawka procentów wyrzuciła z jego głowy szowinistyczne przekonania o wyższości syna nad córką. Z każdym rokiem Janka zaskakiwała go ciekawością świata, bystrością i sprytem startowała w zawodach, grała w piłkę i strzelała gole dużo lepiej niż nie jeden chłopak. A Helena niestety nie mogła mieć więcej dzieci. Gdzie masz ten zeszyt? spytała Janka, gdy tylko poczuła, że osiągnęli kompromis, który niestety zawsze wyglądał podobnie. Ojciec się zaperzał, denerwował, machał rękoma, a ona wreszcie zgadzała się na to, co próbował tak uporczywie przeforsować. Potem oczywiście była zła na siebie albo wykonywała dwie wersje tego, o co szedł spór, jedną dla ojca, a drugą dla siebie. I wszyscy byli zadowoleni, przynajmniej w jakimś stopniu. Mężczyzna podszedł do biurka, otworzył górną szufladę i wyjął z niej zeszyt. Podał go Jance, ale kiedy ona wyciągnęła po niego dłoń, nie puścił dziennika od razu. Lekko przytrzymał go i spojrzał córce w oczy. Wiedziała, co to znaczy. Ojcu tak zależało na tym reportażu, że był w stanie bronić go niczym średniowieczny rycerz cnoty swej umiłowanej. Usta nerwowo mu zadrżały, a zmarszczka na czole pogłębiła się bardzo wyraźnie. No dobra, tato, powiedziała. Będziesz miał ten reportaż. A po chwili w myślach dodała, że przecież nikt nie może jej zabronić napisania kryminału. Uśmiechnęła się pojednawczo. Dopiero wtedy wypuścił z rąk zapiski dziadka. Tylko nie zgub. Bez obaw. Choć do mamy to wypijemy kawę pokoju. Zagarnęła go ręką w kierunku drzwi. Mężczyzna trochę się przygarbił. Zniknęła duma i złość. Poddał się córce i skierował kroki do kuchni. Helenka właśnie zalewała filiżanki. Miała dobry nastrój, bo wyjęła z kredensu te najstarsze, odziedziczone po swojej babci, z tak delikatnej porcelany, że odczuwało się jej lekkość od razu po chwyceniu w dłoń. A dziadka obudzicie? Spytała Janka. Może jednak nie będziemy go fatygować, coś dzisiaj niezbyt dobrze się czuł, odpowiedziała mama, stawiając na stole talerzyki na ciasto i cukiernicę. Okej, okay. przyjadę kiedy indziej, żeby z nim porozmawiać. Ty najpierw napisz ten reportaż, żeby on przed śmiercią mógł go jeszcze przeczytać. Ojciec próbował trzymać rękę na pulsie, żeby córka nie postąpiła wbrew jego woli. Kto to widział pisać kryminał z Biblią w roli głównej, a w dodatku z tą wydrukowaną przez samego Gutenberga toż to profanacja! Rzuciła torebkę na oparcie krzesła. Wygrzebała z niej zeszyt, który z namaszczeniem położyła na łóżku. Za chwilę do niego wróci. Teraz tylko kąpiel, szklanka soku pomarańczowego i będzie można po raz setny przeczytać zapiski dziadka. Znała je prawie na pamięć. Od najmłodszych lat słyszała powtarzaną w nieskończoność historię o spotkaniu z księdzem Antonim Letkiem. Nigdy nie myślała, że jedno zdarzenie może mieć aż tak poważne konsekwencje i to w następnych pokoleniach. Dziadek całe życie związany z koleją, syna wychowywał na bibliofila i wyuczył na drukarza, a potem ją, jedyną wnuczkę, zaraził tą samą pasją, by mogła odziedziczyć warsztat i miłość do druku. Dziwny zbieg okoliczności. Oczywiście, według dziadka, to był element planu boskiego tak po prostu musiało być. Po tej niezapomnianej podróży, dziadek zainteresował się dokładniej historią. Pelplińskiego egzemplarza Biblii. Kolekcjonował wycinki z gazet, czytał opracowania naukowe. Udało mu się nawet jeszcze raz spotkać z księdzem i usłyszeć całą historię po raz drugi. Wtedy właśnie postanowił to zapisać. To był impuls. Nieskładnie, potykając się o słowa, spisał ich rozmowę. Miał przeczucie, że uczestniczy w czymś bardzo ważnym, że kiedyś te zapiski się komuś przydadzą. Nie przypuszczał jednak, że będzie musiał na to aż tak długo czekać. Nadzieję pokładał najpierw w synu, a potem w jance. To ona miała postawić kropkę nad i. Była ostatnia z ich rodziny. To, że nie planowała mieć dzieci, dziadek przyjął z pokorą i nie liczył na cud. Jej dzieckiem miał być reportaż dotyczący wojennych i powojennych losów polskiego egzemplarza Biblii Gutenberga. Janka podłożyła pod głowę poduszkę, usiadła wygodnie. Na kolanach umieściła dziennik dziadka. Wzięła dwa łyki soku, który cierpkim smakiem wbił się w podniebienie. Najpierw te wycinki prasowe, szepnęła, dokładnie wczytując się w to, co udało się dziadkowi zgromadzić i wkleić do zeszytu. Część lekko wyblakła, gdzie niegdzie papier był przetarty, ale dało się to jeszcze odczytać. Pelpliński egzemplarz Biblii Gutenberga, gdański kubek i zegar, kurantowy, wróciły ze skarbami wawelskimi z Kanady do Polski. Przeczytała głośno, natomiast jej uwagę przykuł tytuł innego artykułu, który zachował się podczas wycinania. Różowe balety parawanem afery. Odgieła cienki papier gazety. Artykułu jednak nie znalazła. Być może to nie był cały nagłówek, ale zabrzmiał intrygująco. Co to za różowe balety miały miejsce w pięćdziesiątym roku i jaka afera z tego wybuchła? Janka uśmiechnęła się do siebie na myśl o tym, co mogło się kryć za tą sensacją, ale po chwili powróciła do czytania odpowiedniego fragmentu. Około pelplińskiej Biblii Gutenberga głośno było na pomorzu. W połowie dwudziestolecia międzywojennego ówczesny biskup Chełmiński, ksiądz Stanisław Okoniewski, chciał Biblię sprzedać do Ameryki. Pertraktacje posunięte już były daleko. Wymieniano nawet poważną sumę dolarów. Ale ktoś niedyskretny z kurii biskupiej wygadał się i gdy sprawa stała się publiczną tajemnicą, oburzenie społeczeństwa pomorskiego było tak powszechne, że ksiądz biskup Okoniewski musiał zerwać pertraktacje. Janka przerwała czytanie. Zaczęła się nad tym zastanawiać. Dobrze znała tę historię. Słyszała o niej od dziecka. A może by tak porzucić myśli o kryminale i stworzyć powieść sensacyjną? zastanawiała się. Od dawna marzyła o tym, by napisać powieść. Do tej pory pisała głównie artykuły branżowe. Kilka razy zdarzyły się felietony, ale zawsze związane z drukarstwem albo typografią. Teraz mogłaby napisać w końcu coś innego. Postanowiła głębiej to przemyśleć i zrobić plan. Najpierw jednak usiądzie do obiecanego reportażu, bo ojciec i dziadek gotowi są wykreślić się z rodziny.